Wybór ogrzewania to jedna z tych decyzji, z których konsekwencjami będziemy żyli przez lata, dlatego warto się zastanowić. Tak zwane kopciuchy nie służą środowisku, no ale też absorbują mnóstwo uwagi właściciela. Ale lato to dobry czas, żeby pomyśleć o wymianie kotła na nowy, nim nadejdą jesienne chłody. Kopciuchy, śmieciuchy, jakkolwiek je nazwiemy, nie dość, że są passé, to jeszcze zakazane w tej chwili prawem. No i wielu klientów pewnie stoi przed dylematem. Pelet czy ekogroszek? Mamy fachowca, liczę, że zrobi nam Pan porządek w głowie. Zabrałem Panią redaktor dzisiaj do kotłowni, gdzie jest zamontowany kocioł peletowy o mocy 15 kW. I oczywiście klienci będą rozpatrywali wybór między piątą klasą kotła na ekogroszek, a kotłem na pelet. Co się bardziej opłaca? No to jest standardowe pytanie. Tu ostateczną decyzję musi podjąć każdy sam, każdy klient indywidualnie. Niemniej jednak możemy powiedzieć o pewnych zaletach kotłów peletowych. Taką najważniejszą zaletą jest fakt, że kocioł peletowy zapala się samoczynnie. Ma zamontowaną zapalarkę. Kocioł na ekogroszek takiej możliwości nie ma. Trzeba fizycznie podłożyć ogień, sterownik włączyć i przejść przez cały proces rozpalania. Tu w przypadku kotła peletowego on robi to samoczynnie. Czyli może być tak, że mając kocioł na pelet przez wiele tygodni nie będę w ogóle tu zaglądała? Może być tak, oczywiście. I w sytuacji, kiedy na przykład zabraknie nam prądu, czy będzie jakieś wyłączenie, to kocioł peletowy po włączeniu automatycznie sam przejdzie w tryb pracy, natomiast węglowy, jeżeli będzie to dłużej trwało, nie będzie mógł się rozpalić sam. Drugą bardzo ważną zaletą jest fakt, że ilość spalanego peletu, czy wytworzony popiół ze spalanego peletu jest bardzo niewielka w porównaniu do kotłów węglowych na ekogroszek. Nie ma się co czarować, w przypadku ekogroszku ten popiół jednak jest i regularnie musimy się w tej kotłowni pojawić, żeby popiół usunąć. Tutaj ten problem nam odchodzi. Musimy się pojawić, tu oczywiście też się musimy pojawić, ale ta częstotliwość jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ o ile węgle ekogroszki mają do 10, nawet więcej procent popiołu, to jeżeli chodzi o pelety, one są do 0,4-0,5, czyli można sobie porównać wagowo, że jeżeli weźmiemy pod uwagę 1000 kg peletu, to tego popiołu jest około 5 kg, a w ekogroszku zdecydowanie więcej. No i wiem, że ten popiół można wykorzystać. Oczywiście popiół można wykorzystać jako naturalny nawóz gdzieś tam na przydomowe tereny działkowe, ponieważ świetnie się do tego nadaje. W wielu kotłowniach pewnie dogorywają sobie takie kopciuchy, właściciele dojrzewają do decyzji o wymianie. Zastanawiam się, czy można ich przekonać, biorąc pod uwagę finanse, czy innymi słowy, czy taki piec się opłaca? Musimy patrzeć na to w dwóch aspektach, na to opłacalność. Z jednej strony musimy pamiętać, że w najbliższym czasie każdy podejmujący decyzję już musi mieć to na uwadze, że w którymś momencie nie będzie mógł po prostu z tego kotła węglowego korzystać. Że może mu się to nie opłacać, bo jeśli na przykład wymieni za kilka lat, no to w ciągu kolejnych kilku lat czeka go kolejna wymiana. W związku z tym jakby ten efekt finansowy jest i w zupełności stosując kocioł na pelet, może jakby ten jeden aspekt już sobie pominąć, w przyszłości takiej decyzji nie podejmować. A jeżeli chodzi o kwestie kosztowe czy opłacalności, oczywiście można skorzystać z dotacji, które są na poziomie i samorządów gminnych, powiatowego, jak i również programu rządowego Czyste Powietrze. Finalnie to oznacza, że ile muszę wyłożyć z własnej kieszeni? Te koszty kwalifikowane są różne w zależności od tego, czy to jest poziom samorządu gminnego, ale w granicach 60-70% można uzyskać dotacji na taki kocioł. Czyli pół na pół, połowę państwo. Myślę, że jeżeli powiemy, że 50-50, jest to zdecydowanie prawda. Widzę tutaj, że zasobnik ma 250 litrów. Zastanawiam się, na jak długo to wystarcza. Innymi słowy, jak często będę musiała zasypać. Jeżeli przyjmiemy polskie zimy, jakie mają miejsce w ostatnim czasie, 0 do plus 5 stopni, to taki pojemnik o tej ilości peletu, który Pani powiedziała, wystarczy na kilka dni. Jeżeli mówimy o sezon grzewczy i trybie centralnego ogrzewania. Bo, to też warto powiedzieć, takim kotłem możemy również w sezonie letnim podgrzewać wodę. Jak najbardziej. I ten kocioł, który tutaj pokazujemy, ogrzewa ciepłą wodę. I wtedy taki zbiornik wystarcza na kilka tygodni. Więc naprawdę potwierdzamy fakt bezobsługowości tego kotła. Zastanawiam się, czy kobieta sobie z takim piecem poradzi, no bo wymaga jednak to trochę siły, żeby zasypać podajnik. Jak najbardziej. Pelet pakowany jest w workach po 15 kg. Tu mamy przykład takiego spakowanego peletu. I biorąc pod uwagę, że kotły na pelet mają podajniki, zbiorniki dużo niższe niż kotły na ekogroszek, więc bez problemu można otworzyć sobie tutaj klapkę i taki woreczek 15-kilogramowy wziąć i wsypać do środka, do zbiornika. I myśli Pan, że uwierzę na słowo? Mówię, sprawdzam. Jestem na to przygotowany. O, super, nożyczki mamy. No to otwieramy worek.
wygląda na to, że się udało. 1-0 dla mnie. Tak jest. Natomiast jeżeli chciałoby się mieć większy pojem zbiornik na pelet, czyli zasypywać rzadziej. Zasypywać rzadziej, czyli ograniczyć tą naszą wizytę w kotłowni do minimum, w tym momencie prosimy producenta o dołożenie zbiornika o wyższej pojemności, czyli 500 litrów na przykład, czy 400 litrów i na zamówienie taki pojemnik czy zasobnik zostanie wykonany. W tym momencie wydłużamy ten 4-3 dni do 6-7 dni naszych wizyt w kotłowni. Domyślam się, że wtedy prosimy w zestawie o silnego, rosłego mężczyznę, który nam zasypie ten piec, bo tu już trzeba podnieść jednak wyżej. A to już każda pani zdecyduje sama.